Słyszymy dziś fragment psalmu 103. Szczególnie przemawiają do mnie słowa: Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Z tego psalmu przebija ogromny optymizm, radość. Są psalmy, które zawierają taką sinusoidę emocjonalną. Ukazują one psalmistów jako tych, którzy przeżywają jakąś trudność, doświadczają jakiegoś cierpienia, ale chwilę potem oddają cześć Panu Bogu. Z radością dziękują Mu. Ten psalm cały wybrzmiewa ogromną radością, optymizmem. Ale jest źródło tej radości, tego optymizmu. Imię Pana Boga. Pan Bóg chce zająć całą Twoją osobę, całe Twoje serce. I można powiedzieć, że osobą, której serce całkowicie było zajęte przez Pana Boga, była Maryja. Czytamy w tym psalmie: Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Maryja, kiedy poszła do Elżbiety, błogosławiła Pana, wielbiła Pana Boga. Usłyszała też Jego imię w chwili zwiastowania. Widziała, że jej syn będzie nosił imię Jezus. Słuchała też Słowa Bożego wcześniej. Pewnie rozważała nad słowem Jezus, nad imieniem swojego syna. Jest to też wskazówka dla nas, że mamy słuchać słowa, czytać Słowo Boże, żeby z czasem to słowo, żeby Jezus stał się w nas ciałem, tak jak się poczuł w Maryi, zajął całe jej serce, wypełnił jej ciało. Maryja rozważała słowo Jezus, słuchała Jezusa. I my mamy rozważać słowa Pisma Świętego, aby z czasem przypominać Maryję, abyśmy stali się takim uruchomym tabernakulum, aby nasza osoba była zamieszkiwana przez Jezusa. Żeby ludzie mogli odnajdywać Jezusa nie tylko w Piśmie Świętym, nie tylko w sakramentach, w Eucharystii, ale także w nas. Niech więc to imię Jezus żyje w nas. Niech nas zamieszkuje. Amen.